Panie Prezydencie, Unia PAK. Firmy nie mają istnieć dla zarobku, choć pieniądzem mierzy się ich działalność. Są one po to, żeby służyć, powiedział papież do uczestników rozpoczętego 17 listopada w Rzymie sympozjum ekonomicznego. Zorganizowały je Papieska Rada Justicja et Pax oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dyrektorów Przedsiębiorstw. Ojciec Święty oparł swe przemówienie na zachęcie do podejmowania trzech typów ryzyka: dobrego użycia pieniądza, szczerości i braterstwa. Bogactwa są dobre, kiedy używa się ich do służby bliźniemu, a w przeciwnym wypadku stają się niegodziwe. Dlatego pieniądz ma służyć, a nie rządzić. Jak wszystkie kwestie techniczne, pieniądz nie jest neutralny moralnie, ale nabywa wartości zgodnie z celem i okolicznościami jego użycia, mówił papież. Jeśli chodzi o podjęcie ryzyka szczerości, Franciszek wskazał na jego konieczność w kontekście przekupstwa. Jeden z niezbędnych warunków rozwoju społecznego to nieobecność korupcji. Jakakolwiek próba przekupstwa, podkreślił papież, oznacza początek oddawania czci bożkowi pieniądzowi. Natomiast mówiąc o ryzyku braterstwa, Franciszek wskazał, że przedsiębiorstwa stanowią wspólnotę ludzi zanurzoną w społeczeństwie. Wszystkie relacje prawne czy ekonomiczne przedsiębiorstwa musi moderować, określać kontekst szacunku i braterstwa. Trzeba przy tym unikać, by stało się to działalnością podejmowaną dla uspokojenia sumienia albo, jeszcze gorzej, środkiem do uzyskania korzyści z reklamy, podkreślił papież.